Korzystając z okazji, rozmawiamy w medium, które jest chyba panu dość bliskie. Był pan kiedyś kierownikiem w radiu. Tak, i jeszcze na sprzęcie z wrześni, powiedzmy. Wszystko zostaje w rejonie. Byłem twórcą radiowęzła na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego. W ogóle między innymi po to, bo mieściła się ta rozgłośnia w Żeńskim Akademiku. I wiadomo, że tam po godzinie 20 nie można było wchodzić do tego Żeńskiego, to były te czasy. No to oczywiście przez okna, przez co myśmy nie kombinowali. I ja wygrałem najlepiej, bo tam żeśmy założyli stację i już dziewczynami mieliśmy to otwarte cały czas, akademik dla nas. Także to był chytry pomysł po prostu, żeby obejść ten przepis, że nie wolno po 22 tam do Żeńskiego Akademika wchodzić. Może to były takie kretyńskie czasy. Ja. Miał pan tam swoje audycje, czy to już był ten kabaret? Tak, bo myśmy na WF-ie założyłem kabaret Klops. To potem przeszło w tej, nie? Ta cała filozofia dowcipu, humoru, prawda, bo żeśmy to medytowali cały czas, czym to jest. Tej miał swoją puentę w stanie wojennym. Tutaj dziękuję panu generałowi świętej pamięci, że spuentował tą całą działalność ja tym stanem wojennym, bo władza pokazała wreszcie swoje pazury i to, co żeśmy mówili przez te 20 lat, nagle kamień serca spadł, że jednak byliśmy po właściwej stronie. Ten moment pójścia na pocztę był tak mało zrozumiany przez moje otoczenie. Oni nie widzieli, że ja talentu bronię swojego i zdrowia. Przecież feta proletariatu się skończyła. Przecież ja byłem w tym PRL-u dzień i noc na weselu. Ja byłem rozpoznawany z Bogdanem świętej pamięci. Rozpoznawany byliśmy w całej Polsce, no wszędzie. Bo to był fenomen. Ludzie, no Opole, nie Opole, różne festiwale, państwo występowaliście. Świetnie, prawda? Oczywiście, tak. No, świadomie w końcu gdzieś tam stworzyłem ten duet według klasyki komediowej Duży Gruby, Mały Chudy. I on bardzo fajnie zafunkcjonował, tak. No potem żałowałem, bo Bogdan zdecydował, że będzie karierę robił swoją. Pojedynkę. Natomiast ja stwierdziłem, że jeśli nie ma chętnych, mamy wolny kraj, 89 rok i nie ma chętnych do pracy, do pełnienia służby, bo to jeszcze była służba mundurowa. Ja mówię, to coś jest nie tak. Chciałem rozmawiać z żoną, mówię, Ola, słuchaj, tutaj nie ma chętnych do pracy, mamy wolny kraj, coś jest nie tak. Znaczy, że znowu zaczyna być ta wolność pojmowana fasadowo tam na górze we władzach, a na dole jest PRL cały czas. I poszedłem, sprawdziłem, byłem pierwszy, który stąpił z tego piedestału, nie wiem, ulubieńca publiczności na ziemię. Zacząłem przychodzić do domów, do ludzi, rozmawiać i stwierdziłem, że no dziś siedzą w PRL-u i nie są, nie, jednym, dwoma pokoleniami nie są w stanie tego. I tutaj mamy dowód na to, nie, że... Ale ludzie też zadawali pytania, dlaczego tak, no dziwili się. Chyba to właśnie, bo to tak nagle, dzień dobry jestem. Tak, ale mało tego niektórzy... A to pan nie w telewizorze? Tak. Nie. Było tak, że leciały powtórki, a ja byłem w tym domu, więc... Dwa w jednym. Tak, dwa w jednym. A ta pani adresatka tak patrzyła na mnie, to w ekran, na mnie, czy to jest ten sam... Ja mówię, podobny. Także to był okres, chyba jeden z lepszych pomysłów pójście w tym momencie na pocztę i odbudowanie się, naładowanie akumulatorów na nowo. I jak stwierdziłem, że faktycznie ten PRL jest na dole, to nie, to się rozwali, to nie ma prawa przejść. No i potem jak złapałem pomysł, niespodziewane powroty, zrobiliśmy oborę wykropkowaną, czyli ostatni bastion obrony rozumu artystycznie. Którą to do dzisiaj gramy, nie? W tej filozofii teatru, nie? Czyli śmiej się ustami widza, tak dialog prowadzić, żeby widz reagował, a nie, że na scenie jest wesoło, a widz mówi, z czego oni się śmieją, nie? To, z czego oni się bawią, za moje pieniądze. No. Ja chciałam jeszcze tak na koniec powiedzieć, że nie wiem, czy pan się orientuje, ale my przechodzimy, studenci, w styczniu wielką katorgę, bo styczeń to jest czas zaliczeń, i no. Przygotowania do sesji. Świetnie. Czy miałby pan dla nas jakieś słowa otuchy po prostu? No zwłaszcza dzisiaj Międzynarodowy Dzień Depresji, więc... Mam pewien pomysł. Starych nie ma, chata wolna. Oj, będzie pan. O, świetnie. Karnawał się zaczął. Prawda? No
oczywiście. No, wiedza jest wiedzą potrzebną, ja rozumiem, tak dalej, zaliczenie, sesja i tak dalej. No i wszystko jest potrzebne, ale nie wolno tracić i zatracać siebie. Jak się ma ochotę, jak się już ma dosyć, poziom wiedzy się zaczyna zbliżać do punktu krytycznego, książki proszę rzucić w kąt i iść na balangę. Iść na balangę, bo to ty jest naprawdę jedyny moment. Młodość, ona już nigdy nie wróci. Naprawdę. Potem tylko trzeba pilnować, żeby duchem być młodym. Nie duchem, żeby młody, żeby nie umierać za młodu, a odchodzić w późnych latach, nie? Bo wiele osób, prawda, już umiera w sobie, mają 20 lat, umarł w sobie, prawda, i czeka już na odejście. No to nie ma sensu. Młodość musi się wyszumieć. To nie ma na to rady. No. Teraz właśnie przypomniało mi się to, jak pan zakończył swój program. Myślę, że to byłaby dobra puenta do tego umierania. No, to powtórzę. Bardzo proszę. Życzę wszystkim studentom, żeby przez ten cały rok, nowy rok, nikt was nie ujrzał pośród zwłok. I tym optymistycznym, jakby nie powiedzieć akcentem, żegnamy się z państwem z Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia. I zapraszamy na kolejne nasze grania w Poznaniu.